Dzień dobry, mecenas, dobra porada, czyli Michał Kralewski, radca prawny. Dzień dzisiejszy odpowiemy na kolejne pytanie naszego klienta o jego treść. Zawarłem umowę, w której przewidziany został zadatek. Obecnie chciałbym zrezygnować z zamówienia. Czy mogę odzyskać zadatek? Pamiętajmy, że zadatek jest dodatkową klauzulą umowną, która wprowadzana jest na podstawie konsensusu stron. Co więcej, same przepisy o zadatku przewidują, że może on zostać zmodyfikowany w treści umowy. To też już na etapie tworzenia umowy warto przewidzieć sytuacje, w których zadatek będzie podlegał zwrotowi. Innymi słowy, nie każde zrezygnowanie z zamówienia czy nie każde rozwiązanie umowy musi prowadzić do przypadku zadatku, czy też do aktywowania się obowiązku zapłaty zadatku w podwójnej wysokości. Możemy od tej zasady przewidzieć wyjątki właśnie w treści umowy. Dlatego też planowanie umowy i tutaj wprowadzanie do niej zadatku powinno nas jakby nakłonić do refleksji, czy przypadkiem tej klauzuli nie zmodyfikować zatem tego, co mówi kodeks cywilny. Przypomnę, że zgodnie z kodeksem cywilnym, po odstąpieniu od umowy z winy jednej ze stron, jeżeli strona ta dała zadatek, ten zadatek przepada na rzecz drugiej strony, a jeżeli go nie dała, to druga strona ma prawo żądać podwójnej wysokości zadatku. Ta modyfikacja może dotyczyć zarówno wysokości zadatku, na przykład zamiast podwójnej, to może być półtorakrotność zadatku, a także sytuacje właśnie, w których zadatek nie będzie przepadał. Na przykład teraz problemem jest uzyskanie kredytów. Państwo wiedzą, rynek troszeczkę się pogorszył, banki udzielają mniej kredytów, więc możemy takiej przestępnej umowy sprzedaży, w której jest klauzula zadatku, zaznaczyć, że w przypadku, jeżeli powodem niezawarcia umowy przyrzeczonej będzie odmowa uzyskania kredytu, wtedy ten zadatek będzie również podlegał zwrotowi. Więc możemy tego typu sytuacje już jakby wprogramować w treść umowy. Oczywiście nie zawsze umowę da się już zmodyfikować, bo została podpisana, a druga strona niechętnie będzie modyfikowała treść już uprzednio uzgodnioną. Więc jeżeli nie możemy umowy zmienić w zakresie zadatku, przejdźmy dalej do dwóch innych sytuacji, w których zadatek również będzie podlegał zwrotowi. Pierwsza jest sytuacja, w której do zawarcia umowy przyrzeczonej, właśnie do wykonania usługi czy też wykonania czynności zabezpieczonej zadatkiem nie dochodzi z okoliczności niezależnych od obu stron, czyli mamy tak zwaną siłę wyższą, kiedy czynniki niezależne sugerowały, że ta umowa nie może zostać właściwie wykonana. W takim przypadku również zadatek podlegałby zwrotowi. Kolejny przypadek, podobny do poprzedniego, że tutaj do wykonania umowy czy też czynności zabezpieczonej zadatkiem nie dochodzi z winy obu stron, czyli jakby obie strony naruszyły umowę bądź też przepisy prawa powszechnie obowiązującego w taki sposób, że uniemożliwiły wykonanie umowy. Przykładowo jedna strona opóźniła się z doręczeniem jakiegoś załącznika, jakiegoś dokumentu, przez co druga strona nie mogła jakby w terminie zdobyć z kolei innego zaświadczenia, czy wykonać innej czynności. Mamy takie kumulacje negatywnych przesłanek po obu stronach. Wtedy również zadatek nie będzie przepadał, będzie podlegał zwrotowi. Też pamiętajmy, że oczywiście klauzula zadatku związana jest z odstąpieniem od umowy, czyli jeżeli strony zdecydują się na dalsze trwanie umowy, również ten zadatek nie będzie ani przepadał, ani nie będzie podlegał zwrotowi. Następnie ewentualnie po wykonaniu umowy, już po terminach na przykład, ten zadatek będzie najczęściej zaliczony na poczet ceny za daną usługę, czy też za dany towar. Oczywiście, jeżeli dochodzi do sytuacji odstąpienia od umowy, czy też jej rozwiązania, to również możemy zawrzeć porozumienie z drugą stroną, próbować się porozumieć, dogadać, żeby ten zadatek na przykład przynajmniej w części został zwrócony. Czyli jeżeli żadna z tych wcześniejszych okoliczności nie będzie miała miejsca, nie będzie można jej zastosować, czyli nie odpadnie sam od siebie tak obowiązek zapłaty zadatku, bowiem ewidentnie doszło do niewykonania umowy z naszej winy i na dodatek to zdarzenie nie było przewidziane w treści umowy. Pozostaje nam kwestia porozumienia się z drugą stroną, żeby przynajmniej w części ów zadatek nam zwróciła. Oczywiście takie porozumienia są jak najbardziej możliwe. Niemniej to, o czym powinniśmy pamiętać, to żeby podpisując umowę, tą klauzulę zadatku dostosować do indywidualnych potrzeb, zwłaszcza jeżeli spodziewamy się, że mogą jakieś problemy wystąpić, na przykład z uzyskaniem finansowania,
na zakup usługi czy też towaru. Jeżeli nie, tak Państwo widzą, w sytuacjach, w których do umowy nie dochodzi, czy do wykonania czynności zaprzeczonej zadatkiem z winy obu stron, bądź też bez winy żadnej z nich, również zadatek podlegać będzie zwrotowi. No finalnie, jeżeli nic z tego nie możemy zastosować, spróbujmy się porozumieć z drugą stroną. Być może uda się zawrzeć jakąś formę ugody, porozumienia, to pozwoli przynajmniej w części odzyskać nam zadatek. Kwestia zadatku jest omawiana także w innych filmach na naszym wideoblogu Mecenas Dobra Porada. Oczywiście zapraszam do zapoznania się z nimi. Zapraszam również do subskrypcji naszego kanału. Staramy się dość często publikować nowe filmy z poradami prawnymi na różne tematy. Także z pewnością jeszcze wiele ciekawych porad zamieścimy na naszym kanale. Jak już mówiłem, zapraszam dlatego też do subskrypcji, do odwiedzania nas regularnie, oglądania nowych filmów, nowych porad na kanwie rzeczywistych pytań, jakie to nas wpływają. Dziękuję Państwu za uwagę.